Cześć, witam Cię bardzo serdecznie. Z tej strony Ania Sokalska. Dzisiaj będziemy sobie mówić o ilustratorze i o dziwnym konturze, który mi się przytrafił. Mianowicie akurat był koniec roku, przygotowałam sobie choinki do wycinania przez laser tam w podłożu i dostałam maila zwrotnego, że coś jest nie tak z tą gwiazdką i w ogóle z tym elementem, który jest tutaj, ponieważ laser tego nie widzi. Jest po prostu dziura. Co to znaczy, że laser tego nie widzi? Oczywiście nie jest tak, że on ma oczy i tak dalej. Natomiast chodzi o to, że operator tego lasera wysyła ten plik do maszyny, zaznaczając odpowiednie parametry, jakie powinny być zastosowane przez laser do wycięcia w danym podłożu. I powiedział mi, że przy właśnie konfigurowaniu i kierowaniu żeby pliku na laser nagle zniknęła ta gwiazdka i w ogóle jej nie widać. Oczywiście poprosił mnie wtedy o zmianę tego pliku poprzez maila, natomiast czasami się zdarza, że operator, jeżeli ma czas, to sam coś zmienia, jeżeli wie, jak zmienić, ale czasami zdarza się, że trzeba to poprawić samemu. Więc zatem sprawdźmy, co tu się wydarzyło, co jest innego i dlaczego jest coś innego. Na początku możemy zbadać sobie to, co mamy większe, czyli te choinki. Sprawdźmy, co tutaj jest, bo teoretycznie wygląda to tak, jakby był inny kolor konturu, więc sprawdźmy, czy tak jest. Więc tak, tutaj nawet możemy nawet zajść do, tutaj możemy o tak, o, kontur, mam tu barwę cmyk, mamy 100% czarnego, kontur jest 0,25 punkta. Wygląda tutaj nic nietypowego. Sprawdźmy teraz to. Tu również mamy ten sam kolor, więc jakby dziwna sprawa, że tutaj to wygląda jaśniej, tam to wygląda ciemniej, ale kolor jest ten sam. Plus dodatkowo mamy kontur 0,25. Także tutaj również wygląda na to, że wszystko jest ok. Więc w czym jest problem? Sprawdźmy głębiej. Na pewno jest coś na etapie konturu. Sprawdźmy teraz klikając na opcję obrys. I tutaj mamy zakończenie, narożne i wyrównaj obrys do środka, do wewnątrz, na zewnątrz. Takie różne opcje w konturach dostępne. Więc jakby tutaj mamy wszystko do lewej. A teraz sprawdźmy tu, co my tutaj mamy. I mamy tu zaznaczone co innego. To powoduje nasz błąd, więc zmieńmy sobie na to i sprawdźmy, czy nasz problem został rozwiązany. Zatem kontur się zmienił, więc efekt będzie taki, jakbyśmy chcieli. Zwróćcie uwagę, że jak przybliżymy tutaj z bliska te choinki, to wszystko, to nie widać żadnej różnicy w konturze. No żadnej, generalnie. Więc jakby opcją jeszcze numer dwa taką jest, opcją numer dwa jest jeszcze coś takiego, że weźmiemy tutaj okno, zaznaczamy wygląd, dajemy sobie tutaj gdzieś do paska, nie może tu, i tutaj będziemy już wszystko widzieli troszkę lepiej niż tam. Teraz zobaczmy, tutaj mamy wszystko ładnie narysowane, napisane, tutaj tak samo mamy opisane. Tu mamy gwiazdkę i tutaj nam się zaznaczył opis wewnętrzny, czyli już z góry widzimy, że jest coś nie tak z konturem, więc jeżeli jest uruchomiony ten wygląd, to czasami może to nam ułatwić znalezienie problemu. I tutaj zaznaczamy to samo i wtedy nam tutaj już tej opcji nie mamy. Możemy sprawdzić jeszcze raz, a tutaj wtedy jest wszystko zmienione. Tutaj tak samo. Ok. I tu też jest ten wewnętrzny, czyli możemy albo tu, albo tu. Obojętnie, ok. Zobaczmy, czy to już wszystko będzie grało, czyli teraz trzeba po prostu oddalić się trochę i sprawdzić. Już nasz kontur się nie wyróżnia, już nie ma innego koloru, wszystko powinno być ładnie razem zgrane i spójnie wyglądać, więc tak wygląda rozwiązanie po prostu tego problemu. Generalnie jest to poprawa szybka, jak się wie, jak poprawić, jeżeli nie wiesz, to czasami potrafi zająć więcej czasu, więc proponuję przed wysłaniem pliku do lasera czy jakiejkolwiek innego formy znakowania do sprawdzenia tego pliku jeszcze raz, czy nie ma jakichś błędów, czy wszystko dobrze się wyświetla, czy wszystko jest zgrupowane i tak dalej, ponieważ no, czasem nie ma czasu na poślizg w realizacji,
a zdarza się, że drukarnia potrafi Ci powiedzieć po 2 dniach, że proszą o poprawienie pliku, z czego realizacja finalna przesuwa się znowu o dwa dni, więc troszeczkę może się zdarzyć jakaś tam frustracja, że się nie wyrobisz w czasie, jeżeli coś jest pilnego. To by było na tyle. Na koniec chciałabym Cię zaprosić do zasubskrybowania mojego kanału i jednocześnie zaglądania czasami do mojego bloga platformagrafiki.pl. Dziękuję Ci serdecznie. Do usłyszenia. Pa, pa!